Do 30 września bieżącego roku można składać podania o dofinansowanie w ramach projektu Wyprawka Szkolna. Jakie są zasady kwalifikacji? Podstawowym kryterium jest kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie. I w tej chwili to kryterium dochodowe dla klas pierwszych wynosi 504 zł netto. Na pozostałych drugie, trzecie, czwarte, w naszym przypadku 351 zł netto. Jeżeli kryterium jest w minimalnym stopniu przekroczone, tylko dotyczy to klas drugich, trzecich i czwartych, to dyrektor może uznać, że udzieli pomocy danej rodzinie w porozumieniu z pedagogiem szkolnym oraz jeżeli zdarzają się jakieś przypadki losowe i należy tej rodzinie pomóc, to również dyrektor uznaje, że może udzielić takiej pomocy w formie dofinansowania do podręczników. Jednak ta pomoc nie może być większa niż 5% uczniów, którzy są uczęszczają do szkoły. Reporterzy esanok.pl sprawdzili, jaki jest koszt szkolnego wyposażenia dla dziecka z 3 i 6 klasy szkoły podstawowej. Podręczniki na rok 2012-13. Koszt do klasy 6 podręczników wynosi w całości 393,30. No chyba, że jest jakaś specyficzne podręczniki są do języków angielskich, to wtedy są droższe. A do klasy 3 to około 330 zł. Do tego trzeba doliczyć wydatki na plecak, piórnik, przybory, zeszyty, okładki, strój sportowy i buty, czyli około 260 zł. Całość to koszt w granicach 650 zł dla ucznia 6 i 570 dla ucznia 3 klasy. Moja córka ma w tej chwili 9 lat, idzie do klasy 3 szkoły podstawowej. Koszt takiej wyprawki liczy się w około 500-600 zł. Także to jest dla budżetu domowego bardzo duża kwota. A jeszcze jeżeli ma kilkoro dzieci, które trzeba wyprawić do szkoły, to jest jeszcze większa. Także to jest bardzo duże obciążenie dla budżetu domowego. Na jakie kwoty mogą liczyć rodzice uczniów klasy 3 i 6? W trzeciej klasie to jest 180 zł. Tak. Nie więcej niż 180 zł do podręczników. Natomiast wszystkie dzieci uczące się w naszych szkołach mogą liczyć też na pomoc materialną w formie stypendiów i zasiłków losowych, które też wypłacamy. Czy w ramach projektu Wyprawka Szkolna przewidziane jest jakieś dofinansowanie dla uczniów klasy 6 szkoły nie, podstawowej? Dla uczniów klasy 6 nie jest przewidziane, jest tylko 1 do 4. Przypomnijmy, że jeśli chodzi o uczniów szkoły podstawowej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, programem pomocy w nadchodzącym roku szkolnym objęci zostaną uczniowie klas od 1 do 4. Dofinansowanie wyniesie do 180 zł dla dzieci z klas od 1 do 3 i do 210 zł dla uczniów klasy 4. Szczegółową tabelę ilustrującą dofinansowanie zakupu podręczników znajdziecie Państwo na portalu esanok.pl.